Całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości, wielką przygodą. Uwierzcie, bardzo się myliliśmy. Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. Ruch dalszy do kościoła! Musimy się przebić! Piechota na nas liczy! Za króla i ojczyznę!
ci! Jeśli będziesz mógł strzelać, to działo zrób to! Trzymać się! Będziemy się przebijać! Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć.
atakują oni. Atakujemy my. Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. My, ludzie pełni płonnych nadziei, ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend, skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie. Świat ogarnęła wojna. Dawne imperia zderzyły się z nowym światem. Przeszłość z nowoczesnością. Cała ludzkość walczyła o wolność, tradycję, narodową dumę, postęp. O to, co było i to, co być miało. Wojnę, która miała być ostatnią, rozpętano pod setką sztandarów szczytnych idei. Świat spłynął krwią. Mój dziadek